Dzień dobry, cześć i czołem, bum, headshot, wielbłądzikiem z migreną. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku moich urodzeń. Zaraz, zaraz, gdzie jest Skyrim? Spokojnie, Skyrim będzie. Także zanim gorojciu wam skleci, odpali, porozmawiamy sobie na inny temat, mianowicie przeanalizujemy sobie tak zwane zarąbiste motywy w grach komputerowych, czyli coś, co bezpośrednio wpływa na grywalność danego tytułu, bądź na gatunek, który dana gra reprezentuje. To może być absolutnie wszystko, jednak najważniejsze jest to, że są takie mechanizmy, cwane implementacje określające, charakteryzujące grę jako I fucking want more. Dokładnie tak, robiące z niej narkotyk, elektroniczne LSD, zero-jedynkową szprycę, uzależniające absolutnie medium. Takie są właśnie zarąbiste motywy, ale o co chodzi dokładnie? Już wam, powiedzmy, przedstawiam o co ho. To jest, powiedzmy, szereg momentów jakby nieprawdopodobnie oddziaływających na grywalność gry komputerowej, konsolowej, mający jakby niebagatelny wpływ na jej żywotność, replayability, czyli to, że chcemy do niej wracać kilkukrotnie, przechodząc ją w innym stylu i fakt bycia po prostu zapamiętaną. Dobra, bez pompatycznych wstępów przejdziemy sobie od razu. Jest ich kilka czy tam kilkanaście, już nie pamiętam, sobie wypisałem. Pierwszy. Podsumowania, bonusy, nagrody, premie. O co dokładnie chodzi? Mam tutaj na myśli wszystkie strategie z gatunku ekonomicznych, a głównie, tak powiedzmy, w moim serduszku gości nadal jedna tego typu gra, która ma w sobie te elementy, jak i wszystkie inne jej pokroju, mianowicie Dem Hospital. Fenomenalna gra, jedna z pierwszych właśnie reprezentantek tego gatunku, tego nurtu w moim życiu. Dem Hospital i te wszystkie, powiedzmy, podsumowania, bonusy, nagrody, premie bądź też kary przyznawane nam chyba na koniec każdego roku. Zawsze człowiek starał się zrobić jak najlepiej, jak najfajniej zaaranżować ten szpital czy cokolwiek innego, jeśli chodzi o strategie ekonomiczne, wszystko w zależności od tego, czym dana gra się zajmuje, na co opiewa, by pod koniec właśnie być uraczonym takim swoistym podsumowaniem naszych dokonań. Zawsze nosiło to ze sobą wymierne korzyści właśnie pod postacią jakichś punktów reputacji czy pieniędzy, które moglibyśmy przeznaczyć na modernizację naszego obiektu. Zajebisty motyw, takie, powiedzmy, ukoronowanie naszych poczynań w grze. Następna sprawa to są ciche zabójstwa. One się zawsze łączą z jakąś bardzo fajną, krótką animacją, gdzie po prostu do danego oponenta musimy się zakraść, w specjalny sposób coś tam kliknąć i wykonuje się właśnie animacja cichego zabójstwa. To też jest zajebisty, zarąbisty motyw w grach komputerowych. Coś, co po prostu podlewa cały program litrem miodu, kiedy jest oczywiście fajnie zaaranżowany od strony graficznej. Następna sprawa to finishery. To jest na razie mój absolutny number one. Na pewno kojarzycie Dragon Age'a, kojarzycie Wiedźminy, czy chociażby właśnie Skyrim! Dokładnie tak. Losowe, nieczęste, nie zawsze, występujące krótkie animacje wykończenia przeciwnika, zazwyczaj w zwarciu. To jest zajebista sprawa, która bezpośrednio wpływa na fan wynikający z prowadzenia danej potyczki. Coś takiego można podwinąć pod kategorię quick time eventów, ale o tym za chwilę. Wybuchające beczki. Nie ma tak stary, dobry motyw z wybuchającą beczką, która zawsze, powiedzmy, jest wpasowana w strukturę danej lokacji i bezpośrednio wpływa na pożerzenie wachlarza naszych możliwości taktycznych poprzez właśnie strzelenie w taką beczkę, która zawsze atakuje wszystko w danym obszarze swojej eksplozji. Zarąbisty motyw, zawsze chce się ciulać w te beczki, żeby one fajnie wybuchały i raziły wszystko dookoła, jak wspomniałem. Destrukcja
otoczenia. Szeroko rozumiana niszczycielska ingerencja w elementy w otoczenia. Nie ma tak wyrzutnią rozpierdzielić ścianę, wysłać w powietrze pojazd, czy przy okopanięcie miliarda efektów cząsteczkowych zatopić platformę wiertniczą. Czyli wszystkie takie, powiedzmy, elementy wpływające na interaktywność troszeczkę świata, właśnie na elementy zniszczeń właśnie ścian, budynków, jakichś bunkrów, tego typu spraw. Wiadomo, od razu mamy przed oczyma serię Battlefield, chociaż jest jeszcze zajebista jedna gra. Oczywiście oprócz Red Faction, całej serii Red Faction z naciskiem na Guerrilla i tą ostatnią właśnie odsłonę Armageddon, coś tam, gdzie możliwość takiej ingerencji w strukturę właśnie danego obiektu bezpośrednio przekłada się na całą masę możliwości wykonania zadania bądź odmiennego przeprowadzenia akcji, co wszystko summa summarum przekłada się na nieliniowość danego tytułu, gdzie możemy kogoś zdjąć ze snajperki, możemy rozwalić cały budynek, w którym, powiedzmy, ten snajper siedzi, wjechać tam autem, rozwalając całą ścianę, stopić, spalić, zlaserować, cokolwiek. Zajebista sprawa, polecam wam też grę Mercenaries, o, dwa, World in Flames. Zajebisty tytuł, gdzie właśnie tam wspomniałem o tej platformie wiertniczej, zamówiłem jakiś totalny nalot bombowy na chyba Daisy Cutter, ta bomba się nazywa, to jest taka bomba zapalająca, czy coś takiego, jakaś taka, no, niszczycielskie gówno generalnie, wiadomo. I potężna, to nie był budynek, cała potężna platforma wiertnicza powoli zaczęła się rozpadać na części przy akompaniamencie tak zajebistego dźwiękowienia, łamania tej stali, takiego świszczącego rozpierdolu, no coś niesamowitego. Także destrukcja, no jak najbardziej mile widziany, zarąbisty motyw w grach. Linia obrony, czyli wszystko to, co, powiedzmy, wchodzi troszeczkę w skład i jest głównym miodem wszystkich gier z gatunku Tower Defense. Co nie zmienia faktu, że tak samo się sprawdza ten zarobisty motyw w przypadku budowania defensy w strategiach czasu rzeczywistego, w RTS-ach, gdzie, powiedzmy, ja kocham właśnie stawiać solidną defensywę złożoną z masy przeróżnych wieżyczek o różnym przeznaczeniu i podziwiać, jak wrogie jednostki rozwalają się moje wały obronne. Coś niesamowitego, naprawdę zawsze lubiłem po prostu bazę sobie obstawić wieżyczkami, czekać na jakiś pierwszy atak i patrzeć, jak efektywnie rozłożona linia obrony jest w stanie efektownie z kolei rozpierdzielić nacierającego wroga. Zarąbisty motyw, linia obrony. Level up. Tutaj chyba nie muszę nic mówić. Było w odcinku moich urojeń syndrom upgrade, o którym wam opowiadałem. Nie ma nic piękniejszego niż nagle kolejny level, co niesie za sobą bardzo przyjemną sprawę pokroju konieczności rozdysponowania punktów, umiejętności, atrybutów, wyboru, perka, cokolwiek. Zarąbisty motyw, no praktycznie nie do opisania, sami wiecie najlepiej. Deszcz, strzał. Tutaj tak troszeczkę wybiórczo, może mało atrakcyjnie, ale na pewno kojarzycie w gry serii Shogun. Nie Shotgun, tylko Shogun, Total War chociażby. Albo każda inna gra z Total War, albowiem zawsze w każdej odsłonie występowali łucznicy. No, nie wiem, czy w Napoleonie, czy tam w tym ostatnim. No, nieważne. Ale no, nie ma nic piękniejszego, niż na przykład tam 250 łuczników napina łuk, jeszcze tam ulepszamy tą umiejętność, że mogą zapalać te strzały. Potem cofamy kamerę z perspektywy właśnie wroga, jak te strzały po prostu świszczą, zasłaniają całe niebo, słońce robi się czarne i tylko i wszystko po prostu, wiecie, tnie się w sensie, że zajebista jest tam animacja wbicia się strzał w glebę, w oponenta, świst, jeszcze ten dymek za tym ogniem, ubóstwiam coś takiego właśnie, wali z dystansu całą miliardami strzał. Super sprawa. I to jak najbardziej występuje zarówno w grach, jak i w filmach. Zawsze ten motyw był naprawdę dobry.
Kolejna sprawa to jest coś, czemu poświęcę, powiedzmy, oddzielne moje urojenia kiedyś tam, jak czas pozwoli i Skyrim pozwoli. Dzwoni tempo kolego. Czyli wszystko zaczęło się, powiedzmy, od filmu Matrix, jeśli chodzi o kinematografię, i Max Payne, jeśli chodzi o gaming. One pokazały, że dynamikę strzelanin uzyskać można całkowitym jej brakiem. Bullet time, slow-mo, czy inne moce strzały, przepraszam, szały czy czary. Powiedzmy, producenci gier mieli różne pomysły na implementację tego zwolniego tempa, żeby bezpośrednio uatrakcyjnić daną rozrywkę. Coś niesamowitego, taki fajny motyw, że mimo, że się wyszło z danej potyczki, z danej, powiedzmy, misji zwycięsko, i tak chciało się z nią rozegrać jeszcze raz, ale troszeczkę w innym stylu, puścić w zwolnionym tempie, powiedzmy, jakąś inną broń, inaczej się rzucić, coś w tym stylu. Coś niesamowitego. Ja się tak zagrywałem w Max Payne'a, że to jest głowa mała. Tury. Kolejny zarąbisty motyw. Są heksy, jest impreza. Przepiękny motyw szachów. Strategia, spokojna, zimna kalkulacja, planowanie kolejnego ruchu, generalnie taktyka. To właśnie motyw jeszcze jednej tury nie pozwala zakończyć, powiedzmy, zabawą o racjonalnej porze. Jeden z najbardziej uzależniających i wciągających elementów turowych gier strategicznych lub RPG-ów z walką na ich, powiedzmy, zasadzie. Myślę, że powiedziałem już wszystko w kwestii właśnie tur, ale no sami też, myślę, wiecie najlepiej, albowiem Ameryki tutaj nie odkrywam. Świetna sprawa, kiedy właśnie odpalamy jakąś potyczkę, myślimy, jak pójdzie naszym jednostkom, czy to rozstawienie jest ok, pod jakim kątem ataku, jaki obszar ataku, cała kalkulacja, jak wróg się zachowa, przewidywanie jego ruchów. Super sprawa. Także motyw jeszcze jednej tury jak najbardziej zasługuje, by pojawić się w zestawieniu tych zarąbistych motywów w grach. Snajperski headshot w locie po krosie. Dokładnie tak. Wszystkie możliwe gry, czy to jest Max Payne, czy to jest Sniper Ghost Warrior, czy to jest Sniper Elite Berlin 1945. Sztuka niełatwa, ale satysfakcja gwarantowana, szczególnie gdy pocisk leci w zwolnionym tempie. Oczywiście to się łączy bezpośrednio z tym poprzednim motywem, ale sami rozumiecie najlepiej, kiedy uda się walnąć fajnego headshota i ten pocisk leci tam przez całą planszę, całą, powiedzmy, lokację i w końcu spotyka się z czerepem oponenta, rozsadzając go na wszystkie możliwe strony w kawałki. Super sprawa. Wiem, jestem chory, wy pewnie też. He. Kolejny zarobisty motyw to jest exploring. Nie ma to jak badać każdy zakątek mapy, jaskinię, kryptę, wąwóz, skrawek, chatę, absolutnie wszystko. Oczywiście to jest cecha znamienna dla rozbudowanych, pełnoprawnych, dorosłych, krwistych RPG-ów różnej maści, z naciskiem chociażby właśnie na Obliviony, Skyrimy, Fallouty 3, Fallouty New Vegas. Wszystkie, powiedzmy, takie gry, gdzie nie jesteśmy zmuszeni odwiedzać każdą lokację, badać, powiedzmy, w 100% każdą lokację, ale dochodzi do takich momentów, w których zarąbiste, znaczy inaczej, gdzie nasza determinacja i zaangażowanie są nagradzane pod postacią właśnie jakiejś ukrytej misji, ukrytego przedmiotu, ukrytej broni, lokacji, easter egga, sekreta, cokolwiek. Exploring. Polecam. Piotr Szączewski. Ściana ołowiu. Też taki troszeczkę wybiórczy motyw, ale myślę, że jak najbardziej działający in plus w rozumieniu dzisiejszego przekazu. Mianowicie oflankować wroga, zajść go od tyłu i odpalić na pełnej kurwie rozpylacza, który wciska tonę ołowiu na pełnej bani w naszych oponentów, całkowicie zaskoczonych w liczbie 1+. No nie muszę tłumaczyć, jak racują tego typu zarąbiste motywy. Brzdęk łusek, lawina pocisków i jak najbardziej chory wyraz twarzy. Kocham. Quick time eventy. One się, wiadomo, tam bezpośrednio, powiedzmy, nie, może nie bezpośrednio. Bo jeśli chodzi o ciche zabójstwa, to zazwyczaj jest to tam jeden przycisk, ale trzeba być, powiedzmy, w ukryciu, się skradać. To też nie są finishery, które są losowo wykonywane. Jeśli chodzi o quick time events, QTA, wiadomo, jesteśmy zmuszeni w pewnym momencie, na pewnym etapie gry, zazwyczaj podczas walk, chociaż też nie tylko,
wykonywać odpowiednią sekwencję, wciskiwać odpowiednie przyciski, będąc zazwyczaj ograniczonym czasowo, by z danego elementu jak najbardziej wyjść zwycięsko. Wiadomo, God of War, Fahrenheit, tego typu tytuły. Quick time eventy, zarąbiste motywy. Chociaż też mam wrażenie, że można ich nie lubić. Kwestia ostatnia, ataki obszarowe. Ognista kula, granat rozpryskowy czy obrotowe cięcie. Absolutnie wszystko, gdy jesteśmy jedną akcją, rozwalić bądź okaleczyć większą grupkę kosztem anihilacji na przykład jednego oponenta za pomocą jedynego ciosu. Raz, że zazwyczaj super to wygląda. Animacje w ataków obszarowych są zajebiście wykonane. Dwa, że czujemy, czym władamy i jaką mocą, bronią, orężem właśnie dysponujemy. Co kupiło moje serce i wkupiło się w łaski, już wiecie. Przedstawcie swoje, powiedzmy, przykłady waszych zarąbistych motywów w grach komputerowych. Wszystko na zasadzie, ale to jest było zarąbiste. Pamiętasz? W końcu nieraz raczyliśmy rozmówcę tego typu kiślowgaciowym zachwytem, a przynajmniej nie wierzę, że nie. Dziękuję serdecznie za uwagę. To był zestaw moich zarąbistych motywów w grach komputerowych, które są zawsze montowane w strukturę gry, żeby bezpośrednio przyczynić się do uatrakcyjnienia danej gry, jak i przedłużenia jej żywotu i umilenia obcowania z nią. W ramach Royal Mendacji jakiś specjalny film w tym momencie mi nie przychodzi do głowy, ale polecę wam, powiedzmy, jedno w drugim, to znaczy bardzo fajną animację, zajebiście takim wzruszającym. Ja cały czas beczę, jak oglądam ten teledysk. Powiedzmy, fantastyczne podsumowanie tego, że można zrobić wszystko, żeby móc zrealizować swoje marzenia, żeby poczuć się spełnionym, i ten utwór nie dosyć, że wzrusza, daje do myślenia, no, miażdży psychę, ale w taki sposób pozytywny. Obłęd. Dobrze, ale powiedz wreszcie, kurwa, o co ci chodzi? Już tłumaczę. Kiwi Mad World Garajulsa version. Macie linka, tu macie linka w opisie. Naprawdę zapraszam, zapraszam. Dobrze, to by było na tyle. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. To były kolejne moje urojenia i wybaczcie, ale Rojcio idzie nagrywać. Wybaczcie, schowaj. Rojcio idzie nagrywać dla was kolejnego Skyrima. Ha! Chiki-ching! Boom! Headshot! I widzimy się już za niedługo w troszeczkę innej formie.